Siemaneczko ludziska, z tej strony Luke Młody, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie Shipwrecked. Dziś chciałbym wam omówić ptaka Dodo, zwanego z gry jako Doidoi. Jest to pasywne stworzenie, które za żadne skarby nas nie zaatakuje. Gdy je atakujemy, to przed nami nie ucieka, także jest łatwe do schwytania i do zabicia. Dodo, jak wiadomo, to jest gatunek, który tak naprawdę wyginął. Z racji tego tutaj jest też jakby nawiązanie do tego. Mianowicie na mapie występują tylko dwa osobniki tego gatunku. Mają one kolorystykę morską, taką niebiesko-zieloną z przewagą zielonego. Śmiesznie wyglądają, przypominają mi typowo taką animację z epoki lodowcowej. Te ptaki Dodo, duży ptak Dodo posiada 100 punktów zdrowia. Jest jeszcze średni ptak i piskle. Średni ma 75 punktów i piskle ma 25. Z dużego ptaka możemy otrzymać 2 łódka i jedno mięsko i 2 pióra. Ze średniaka jedno łódko, 2 pióra i z pisklaka kąsek i piórko. Ptak Dodo jest wszystkożerny, także nie polecałbym go zostawiać koło siebie albo zakładać koło niego farmy. Może on wszystko jest z ziemi, jak i z garnka, z farmy, z krzewów. Nie jadł mi tylko i wyłącznie, z tego co zauważyłem, narzędzi. Tak, to wszystkie kamienie, krzemienie, patyki, trawy, wszystko co właściwie leżało, to wciągnął. Duży ptak, średni je ziarna i warzywa, a najmniejszy piskle je tylko ziarenka. Ptaki Dodo możemy rozmnażać i nie polecałbym ich zabijać, jeżeli takowego spotkamy, ponieważ z ich piór możemy wytworzyć najszybszy żagiel jak do tej pory, a także pióro do chłodzenia się, które wygląda jak te piórko od gęsiołosia, które mogliśmy uzyskać, z tym, że znalazłem tutaj bóg. Gdy jesteśmy na łodzi, te pióro z Dodo wygląda identycznie, ma barwę szarą, a na lądzie już ma tą barwę prawidłową, czyli przypominającą właśnie pióro Dodo. Zapytacie, jak sprawić, żeby te Dodo się rozmnażały? Musimy dostarczyć jednego do drugiego. Występują na wyspach tych dżunglowych, z tym, że w tej dżungli gdzieś musi być skrawek plaży, taki dość okrągły, no i on w tym miejscu będzie się dokładnie znajdował, jeden jak i drugi. I musimy poczekać na noc, aż Dodo zaśnie, wtedy go możemy wziąć do ekwipunku i przetransportować do drugiego Dodo. Z tym, że trzeba uważać, ponieważ Dodo szybko głodnieje. Ja nie byłem w stanie go nakarmić żadnym przedmiotem, żadnym jedzeniem, także zostaje tylko opcja, żeby Dodo wyciągnąć z ekwipunku, jeżeli nie zdążymy go dostarczyć na daną wyspę, żeby się najadł i z powrotem podczas kolejnej nocy go złapać i przetransportować dalej. Gdy już dwa Dodo ze sobą się spotkają, odwalą swój taniec godowy, który wygląda przezabawnie. Muszę powiedzieć, ten jeden z nich wygląda, jakby czegoś za dużo wciągnął do nosa. Naprawdę to jest kolejny temat na jakiś śmieszny filmik. Gdy już powojują w tumanach kurzu, ujrzymy nowo powstałe gniazdo Dodo, właśnie w kształcie Dodo, z jajkiem Dodo o ich kolorze. I z tego jajka po 2 dniach wykluje się piskle. Nie radziłbym jak na razie wyciągać tego jajka. Możemy oczywiście to gniazdo zniszczyć, możemy to jajko zabrać i ugotować. I to będzie te same właściwie, ma właściwości co jajko z wysokiego ptaka. Z tym, że tego jajka jak na razie ja nie byłem w stanie wyhodować. Kładłem koło ogniska, nie reagowało w ogóle jak wysokiego ptaka. Nie przegrzewało się, nie chłodziło. I leżało tak koło ogniska i na ziemi przez jakieś 5-10 dni i nic z tego jajka nie wyskoczyło. A gdy zostawiłem w gnieździe, to po 2 dniach już miałem pisklaka Dodo. Także jeżeli chcecie hodować, to polecałbym po prostu te jajka zostawiać tak jak są. Gdy z takiego gniazda wykluje się pisklak, to to gniazdo znika, a gdy jajko zabierzecie, gniazdo zostaje. Także to jest tylko jedyny plus z gniazda, także po zniszczeniu wypada nam piórko jedno. Takiego pisklaka wyklutego z gniazda nie musimy się karmić, nie musimy się nim zajmować. On sam po 3 dniach urośnie, zmieni się w tego średniaka, a później po chyba kolejnych 3 dniach osiągnie tą dojrzałą formę i będzie mógł się rozmnażać dalej. Przeczytałem na stronie wiki anglojęzycznej, że po 2-3 dniach około gra powinna sprawić, że te Dodo będą ciągnęły do siebie, żeby znowu się rozmnażać. Ja niestety u mnie tego nie zauważyłem, choć Dodo były przez jakieś 15 dni na jednej wyspie i się nie spiknęły ze sobą. Musiałem jednego złapać i przenieść do drugiego. Wtedy znowu zareagowały, utworzyły kolejne gniazdo, a tak Bez tego to nic się nie działo i to jest niestety minus, ponieważ nie będzie można uzyskać jakby tej automatycznej farmy z tych ptaków. Tak na koniec jest jeszcze jedno nawiązanie do tego, że te ptaki są zagrożone wyginięciem, mianowicie w zależności od tego, ile dodo zostało na świecie, tyle punktów niegrzeczności będziemy dostawać. A więc jeżeli dodo jest więcej niż 10, dostajemy 1 punkt niegrzeczności za ich zabicie. Gdy jest 10 lub mniej niż 10, to 4 punkty, 4 lub mniej niż 4, 10 punktów, a 2 lub mniej 50, z tym, że tu już bym nie polecał, bo jak zostaną wam 2 dodo, a wy zabijecie jednego, no to można się już pożegnać z ich farmą, z ich rozmnażaniem i z ich piórkami, które naprawdę, patrząc na to, że jest dość dużo pływania w Shipwreck, to przydają się do stworzenia tego jakże super żagla. Cóż, moi drodzy, to na temat dodo już myślę jest wszystko. Naprawdę nie spodziewałem się, że one będą aż tak dużym ptakiem, bo właściwie mają wysokość naszego bohatera. Także tutaj mnie zaskoczyli twórcy, no i ten ich rozwalający taniec godowy po prostu powala na łopatki. Myślę, że nie tylko mnie, a i was też. No i cóż, moi drodzy, piszcie, co myślicie o tych ptakach dodo, czy przytrafiły wam się te same błędy, co i mnie. I ja rzeczywiście, jeżeli wiecie coś więcej niż ja powiedziałem w filmiku, też zamieszczajcie o tym info w komentarzach, bardzo chętnie poczytam, dowiem się jakichś nowinek. Także ode mnie to na tyle, słyszymy się w kolejnych odcineczkach. Jeżeli ten wam się spodobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczyska, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć, miłego.